Cześć! Dziś pokażę Ci, jak zrobić fajną donicę. W sumie obudowę donicy z płyty meblowej. Dzień dobry! Chciałem zachęcić Państwa do subskrybowania kanału, ponieważ jest fajny. Polecam! Już? To już się synek połóż. Donica będzie wykonana z płyty laminowanej, meblowej, ogólnodostępnej. Każdy z nas może ją zamówić na internecie, rozpisać sobie wszystkie elementy. I co? I skręcić. Bierzemy się do roboty. Ścisk kątowy, bardzo poręczna rzecz. Bez niego ani rusz. Najlepiej używać wiertła z nawiertakiem. Spowoduje to spowoduje, że płyta nam nie popęka. A wkręt ładnie się schowa. Jedziemy z drugim bokiem. Jeszcze raz powiem, pamiętać, żeby używać wiertła z nawiertakiem, naprawdę umila pracę. Bez nawiertaka, naprawdę tego wkręta, będzie tutaj ciężko wkręcić.
lecimy z ostatnim bokiem. Zostawię nam jeszcze do przykręcenia spód. Kółeczka. Zamówiłem na internecie. Chyba do fotela. Donicę będę musiał przewrócić na bok, dlatego coś sobie tutaj ułożę, żeby mi się nie porysowała. Kółeczko dam na krawędzi, żeby nam się spód nie zapadł do środka. Kółka damy w każdym narożniku, jedno po środku i myślę, że to w zupełności wystarczy. Ostatnie kółeczko i picadello. Na koniec zaślepki, zaślepić wkręty. Można zrobić to bardziej estetycznie, można pokleić na kołki, ale po to są zaślepki. Wydaje mi się, że wyszło to naprawdę dobrze, a kolorów nie brakuje. Można naprawdę zamówić to w rozmaitych kolorach. Gdzie zamówimy materiał? Na internecie, u stolarza.
bądź w hurtowni meblowej. Okol, materiały, drewno podobne, bądź kolory. Dzisiaj to tyle. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych odcinków. Pozdrawiam, cześć.